zeszłoroczną zbiórkę. W zeszłym roku zebraliśmy łącznie 15,5 tysiąca. W tym roku o kilkaset złotych ta kwota została przebita, że tak powiem. Wspólnie tutaj też z kolegą Łukaszem Czarczyńskim nasze dwie puszki zebrały każda po 7700 zł. Mamy jeszcze kilkaset złotych we skarbonkach, więc łącznie będzie to ponad 16 tysięcy. Przyczyniły się do tego takie akcje jak turniej tenisa stołowego pod nazwą Graj w ping-ponga z Wielką Orkiestrą. Nasze stanowiska, na których wszyscy solepczani nie tylko mogli kręcić kilometry. Każde stanowisko było opłacone przez danego sponsora i tutaj chciałbym bardzo podziękować firmie Granit, firmie Aliot, pizzerii Twoje Smaki oraz firmie Soleil. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować firmie Roszak, która również nas wsparła w akcji Pomaganie przez Morsowanie, gdzie wszyscy chętni, którzy weszli ze mną do wody dzisiaj o 11:30 na Jeziorze Jezuickim, czyli na tak zwanych pieckach, również przyczynili się do tego, że za każdą osobę firma Roszak płaciła 20 zł do puszki, więc na przyszły rok również wszystkich serdecznie zapraszam, żeby ze mną weszli do wody. No i oczywiście finał jeszcze u nas wygląda w ten sposób, że licytujemy pamiątki sportowe, tam też bardzo dużo udało się zebrać. Wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za rok również do szkoły podstawowej numer 1, bo my tam organizujemy nasz finał. Dziękuję. Ja tak występuję w tych wszystkich finałach dwojako, ponieważ oczywiście z kolegą robimy i z naszymi przyjaciółmi robimy akcję UKS-u TOP, czyli ten turniej tenisa stołowego, licytację, morsowanie, kręcenie kilometrów, ale również oczywiście działam w Osirze. W Osirze mieliśmy w tym roku cztery takie duże dosyć, można powiedzieć, akcje. Wczoraj turniej siatkówki, dzisiaj turniej piłki nożnej halowej. Również dzisiaj nurkowanie z naszymi strażakami niezawodnymi Soleckiej OSP i też długodystansowe pływanie, czyli zbieranie kilometrów, ale na basenie. Także udało nam się do puszek Osiru zebrać no, również około 5000 zł, także to sympatycznie. Jesteśmy, wiadomo, można powiedzieć, maniakami sportu, więc działamy w tej dziedzinie i cieszy nas, że w ten weekend orkiestrowy osoby przyjemne z pożytecznym łączą, czyli ten sport ze szczytną akcją. Dziękuję bardzo. No to teraz ja bym to chciał podziękować, bo wiemy tu kooperacje, jak wiadomo, że organizacyjnie są wyżej ode mnie. U mnie WOŚP to jest taki od przyjaciół, rodziny, znajomych. Przede wszystkim też od grupy stomików, gdzie sam jestem stomikiem, gdzie się wspieramy, gdzie oni dorzucają cegiełkę, także szczerze chciałbym podziękować właśnie też wszystkim kangurom w Polsce, którzy dołożyli się do tego, żeby to zrobić. No i przede wszystkim mojej całej rodzinie. Maciej, Tomek, reszta będzie wymieniona, także no bez nich by tego nie było po prostu. My robimy to od serca, żeby tylko zebrać jak najwięcej pieniędzy dla tych dzieci potrzebujących. My w zasadzie jesteśmy tłem tylko do tego, co się wszystko działo. Tak naprawdę to oni tam są inni, te nasze dwa dzieciaczki. To była nasza motywacja. Dzięki temu udało się zdobyć. Chłopaki już powiedzieli tyle, że ja nie będę wymieniał. W każdym razie mamy do wylicytowania wiadro potu, zostawionego u nas przez naszych ludzi, którzy podjęli wyzwanie. Także jeżeli ktoś zechce, to u nas jeszcze w firmie będziemy mieć wiadro potu. Cena wywoławcza od złotówki, ale myślę, że tam grubo ponad 10 tysięcy powinno wpaść. Słuchajcie, to jest pan właśnie centrum zliczania wszystkich kwot. Takie podsumowanie jeszcze tych wszystkich instytucji, którzy jako wolontariusze działali. Skusi, czyli Klub Motocyklowy 1517, Grupa Ratownicza Bizon 1600, firma Sologas, tu mamy zebrane 5141, tak, UKS 7700 mam wpisane. Jedna puszka, to jest potem obliczone razem z Osirem, bo jest 12, więc to by się złożyło, nie? Jedna puszka i druga były po 7,7. Okej.
Tu już mam Sadeckie Centrum Kultury na chwilę obecną 13600, Hufiec 1590, Wolontariusze Niezależni 12300, co łącznie daje na chwilę obecną 59400. Już moment, już jest aktualizacja. 63657 i 87 groszy. Ale jeszcze wiemy, że wpływają cały czas eskorbonki i to będziemy dodawać i na bieżąco na stronie facebookowej Sadeckiego Centrum Kultury będziemy informować Państwa, jaki jest stan zebranych środków na WOŚP w Solcu Kujawskim. Wielkie dzięki, gramy za rok dalej, prawda? Gramy dalej, zapraszam muzyków z zespołu Impuls z Bydgoszczy, tym razem w Solcu Kujawskim, w klimacie Pink Floyd. Zapraszamy serdecznie na scenę. Miłego wieczoru życzymy Państwu, mówimy się dalej, a na Facebooku Sadeckiego Centrum Kultury cały czas można licytować przedmioty, które nie zostały wylicytowane, a są jeszcze warte wylicytowania ze względu na swoją wartość i na to, że trzeba pomagać. Impuls! Zapraszamy!